Hej kochani, witam was bardzo serdecznie na kanale Zakryty na Pozytywnie. Lecimy z szybko wiadomości od tej osoby, którą macie w serduchu, na myśli, z której macie kontaktu. Co ta osoba, właśnie ta, o którą pytacie, o której myślicie, chce wam powiedzieć? Co chcesz jemu jej powiedzieć w tej chwili? Mów śmiało. Dobra, ojejku, rozgadana, słuchajcie, ta osoba jest, nie ma co, ta osoba, słuchajcie, tak rozgadana jest, aby tylko, słuchajcie, były dobre wiadomości, bo ja nie lubię tych niedobrych przekazywać, ale czasami trzeba, bo wtedy widzicie, gdzie błędy robicie, co nie? Wiadomość od tej osoby, czy jest coś, chcesz jemu jej powiedzieć, osobie, która o ciebie pyta? Jeszcze coś chcesz jej powiedzieć tej osobie? Nie, dobra. Tu jeszcze coś wypadło, to weźmiemy. I lecimy z przekazem, słuchajcie, dla was. Przy tobie czuję się bezpiecznie. Czyli macie jednego, słuchajcie, u tej osoby plusa. Zobaczcie, jak dużo. Chcę wziąć z tobą ślub, założyć rodzinę. Jak cię z nią, z nim zobaczyłam, serce pękło mi na pół. Czyli albo osoba trzecia, albo po prostu z kimś was zobaczyła ta osoba. Lub się dowiedziała. To z dwóch jedno. Ten związek jest mega namiętny. Czyli ciągnie, pociągacie tę osobę. Szukałem ciebie wszędzie. Było warto. Nie ufam ci już. Czyli zaufanie spaliliście u tej osoby. Musicie popracować nad zaufaniem. Pragnę cię, więc idę po ciebie. Znisz swoje ego i swoją dumę, bo jest mega męcząca. Tęsknię za tobą. Odkryłam całą prawdę. Odkryłem całą prawdę o tobie. Widzicie, czyli osoba trzecia. To po prostu nie był czas dla nas. Czuję się jak w bajce. Nie możemy być razem. Czyli ta osoba zwątpiła już. No, będzie dobrze, słuchajcie. Nigdy cię nie zostawię, nie zdradzę. Czemu mnie ranisz? Rozpiera mnie ego i duma. Czyli tu jest to karma do przepracowania, ego i duma. Próba tego, co budowaliśmy, może się zniszczyć, ponieważ nie było to budowane na podstawowym fundamencie, tylko na kipkim tak zwanym, tak? Chcę z tobą spędzić całe życie. Jeśli myślisz, że będzie odwrót, to się grubo mylisz. Czyli jeżeli zakończyliście, zraniliście tę osobę lub zdradziliście, to zdradę to już mało kto wybacza. Ja bym akurat zdrady nie wybaczyła. Teraz doceniam swoją prawdziwą wartość. Powiem ci całą prawdę, czyli osoba trzecia nawet mogła. Chcę zbudować z tobą dom, założyć rodzinę, się ożenić. Zobaczcie. Poddaje się, czyli ta osoba czasem wątpi w to znajomość. Będziemy znowu razem, ale potem coś jej ten i idzie przed siebie znowu do was. Nie chcę nikogo innego. Twoje zachowanie mnie odpycha od ciebie. Podobasz mi się coraz mniej. Uż ty. Tyle osób u nas mieszało, czyli tak jak powiedziałam, doradcy osoby trzecie zazdrosne. Potrzebuję rady. Czuję się nikim przy tobie. Czyli po prostu daliście tej osobie odczuć, jakby była po prostu nic nie warta. Ta osoba się odsunęła. Mało czasu dla niej mieliście. Miłość własna pozwala uleczyć wszystkie rany, pamiętaj. Czyli ta osoba stwierdza, że pokochacie samego siebie, samo siebie. To będzie wam dużo łatwiej z kimś innym. Nie pasujemy do siebie. Mam do ciebie żal. Przepraszam. Doszli za przykre słowa. Chciałabym podzielić się z tobą dobrą wiadomością. Brakuje mi bliskości i ciebie. Zapomnij o mnie. Klamka zapadła, nie masz odwrotu. Wkurzasz mnie, ale i tak cię kocham. Czyli miłość, widzicie, tu jest. Słowa bardziej bolą niż pięść. Zraniłaś, zraniłeś mnie. I zobaczcie to samo. Zraniłaś, zraniłeś mnie. Znowu macie to samo. Dziwnie się czuję, gdy udajesz kogoś, kim nie jesteś. Czyli ta osoba, widzicie, co wam podkreśla. Czekam na ciebie, bo warto. Chcę się z tobą ożenić, założyć rodzinę, zbudować dom na podstawowym fundamencie. Nie wiem, ile dla mnie znaczysz. Nie wiesz, ile dla mnie znaczysz. A się mądrzysz. Czyli ta osoba stwierdza, że znaczy ci dla niej bardzo dużo, a po prostu się mądrzycie tak, jakbyście po prostu no, widzieli lepiej. Lepiej być wersją samej siebie, niż udawać kogoś, kim się nie jest. Tu akurat się, słuchajcie, zgodzę. Spokojnie, dzieciaki. Bawię się.
Boję się, że mnie odrzucisz. Jesteś najlepszym prezentem, jakiego dostałem, jaki dostałam. Sprawiasz, że się uśmiecham. Nie mów, tylko działaj. Następnym razem posłucham swojej intuicji, nie osób trzecich. Widzicie, wróć do mnie. Nie mam czasu i na siły na takie dziecinady, jak robisz. Tylko ty robisz swoje maski i mętliki na to znajomość. Jestem nieszczęśliwy, nieszczęśliwa przez ciebie. Spotykam się z byłym z byłą. Ciekawe. A po co? Nie chcę budować czegoś na niby, chcę budować to na podstawowych fundamentach. To, że ta osoba powiedziała albo w złości, albo po prostu chce wam wzbudzić was zazdrość, albo szczerze, po prostu są przyjaciółmi, tak? No, z dwóch jedno. Nigdy nie zakładajcie czarnej wersji zaraz. Cały czas widzę, jak tam stoisz z nim, z nią. Rzucam się w wir pracy, by osiągnąć swoje marzenia bez siebie. Zaraz się z tobą skontaktuję. Dziękuję za cenne lekcje. Podejmę niedługo decyzję, lub już ta osoba, słuchajcie, podjęła. I podejmę wybór bez ciebie. Chcę zgody, nie chcę kłótni. No i ma rację, bo kłótnia to z dzieci nada. Mam wobec ciebie poważne plany. Jesteś już inną osobą, widzę to i czuję. Żałuję, że cię poznałam. Nie mamy szans, czyli ta osoba już się poddała, tak. Czuję się samotna. Czułam się samotna w tej relacji znajomości, bo mnie zaniedbywałaś. Czyli praca, znajomi, imprezy, musieliście po prostu, wiecie. Jesteś moją jedyną połówką na całe życie. Spójrz głębiej, dowiesz się całej prawdy. W oczy. No tu się akurat zgodzę. Udowodnij ci swoją wartość, to udowodni mi swoją. Nie chcę cię znać. Znowu zobaczcie, jest to samo. Pamiętaj, jeśli coś zakończysz, już nie masz odwrotu, bo robisz mętlik. No to akurat się zgodzę, kochani. Nie pozwolę cię skrzywdzić. Jeżeli coś zakończycie, to musicie dobrze przemyśleć to, czy jesteście gotowi serio to naprawić, bo wracając do kogoś tak niezdecydowanie robicie mętliki. To jest niedobre. Chcę zakończyć z tobą miłość, przyjaźń, bo mnie męczy i nie wiem, na czym stoję. Chcę ruszyć naprzód bez ciebie. Jestem szczęśliwy, szczęśliwa, gdy się uśmiechasz. Szukam miłości na stałe, pamiętaj, nie na chwilę. Chcę z tobą spędzić całe swoje życie. Jestem szczęśliwy, szczęśliwa, gdy się uśmiechasz. Mam obawy co do przyszłości z tobą, bo robisz mętlik i nie wiesz, czego chcesz, czuję to. Ciężko jest tobie na nowo zaufać. Związki mnie przerażają takie jak ten. Czyli... Niezdecydowanie. Kawa na ławę, pamiętajcie. Pasujemy do siebie. Marzę o tobie. Śnię o tobie. Już niedługo będziemy razem. Odezwę się pierwsza. Kocham cię z całego serca, z całej duszy. Chcę być tylko szczęśliwą osobą. Nie chcę cię skrzywdzić. Masz wspaniałe, dobre serce. Ciężko jest o tobie zapomnieć. Dajesz mi popalić i w kość. Jestem zła na ciebie. Poczekam na ciebie, bo warto. Mega mnie zraniłaś. Zobaczcie, znowu to samo. Będę o ciebie walczyć. Zgubiłam się na chwilę przez swoje zachowanie, które musiałam rozgryzać. Czasem zbytnio mnie kontrolujesz. Czyli co, wy wchodzicie na tej osoby stronę i, lub przez osoby jakieś trzecie? Bo czasem zbytnio mnie kontrolujesz. Nie wybaczę ci tego nigdy. Ten związek i znajomość jest mega męcząca. No jeżeli wiecie, nie wiecie, na czym stoicie, no to jest, tak? No to chyba normalne. Ja też czuję do ciebie to samo, co ty do mnie. Jestem szczęśliwy, szczęśliwa. Marzenia się spełniają, pamiętaj, tylko trzeba o nie zabiegać i krwawo walczyć. To akurat się zgodzę. Nie można się poddawać, jak wam na czymś takim zależy, bo jeżeli się poddacie, to pokazujecie swoją słabość, której nie macie. Serce pęka mi na pół. Będziemy znowu razem. Nie potrafię zrozumieć twojego dziwnego zachowania, które mnie przerosło i mnie odsunęło od ciebie. Drobna wpadka się u mnie w życiu wydarzyła. Gdy cię moje serce zobaczyło, poczuło, że to jest to. Czyli czuła ta osoba, że jesteście sobie wpisani i do siebie pasujecie. Po prostu wy nawaliliście. Nie jestem pewna, jak podjąć decyzję, bo mam mętlik. Chcę zakończyć tą miłość z tobą i przyjaźń. Żałuję tego, co zrobiłam. Jest duża odległość, różnica wieku i poglądów między nami. Czyli ta osoba stwierdza, że po prostu nie pasujecie do siebie pod względem wizualnym. Chodzi o to. Odległość, pamiętajcie, i różnica wiekowa to jest tylko mała cyferka. Jeżeli chodzi, nie pasujecie do siebie, bo ty masz taką szkołę, tak oto na to nie patrzcie, bo to jest bez przesady.
Czy się pamiętajcie, prawdziwa miłość to jakieś głupoty. Widać mnie, widać, bo to tego co? Jestem już. Jesteś cudowną osobą, nie wiem, czy na ciebie zasługuję. No właśnie, o tym wspomniałam, także wy myślicie, że jak ktoś ma studia czy coś, to po prostu wie, nie obrażając nikogo, a ty masz zwykłą podstawówkę czy coś, to jesteś już zerem. Nie! Nie liczy się, jaką macie szkołę, ile macie kasy, jaką furo się wozicie, jaki dom macie. Po prostu liczy się serce, pamiętajcie. Wy mylicie te poglądy, wy mylicie po prostu. Nie sądziłem, nie sądziłam, że mogę tak mocno kochać. Nie znałam się z tej siły wartości. Czuję twoją obecność praktycznie codziennie. O, mam nadzieję, że kiedyś cię zobaczę. Zdrada boli, pamiętaj. Czyli ta osoba albo zobaczyła was z kimś i powiedziała, że zdradzacie. Tak to odebrała, zinterpretowała, albo po prostu ktoś jej nagadał głupot, tak? Ktoś, kto jest zazdrosny, no to wy sami to tam ogarnicie. Wy dobrze wiecie, kręcisz mnie. To, co jest między nami, nigdy się nie skończy. Czuję twoje intencje, czyli ta osoba czuje, że albo macie dobre intencje, ona po prostu już potrafi wyczuć. Czasami te czuj się myli, a czasami nie. I potrafi wyczuć, kiedy wy kręcicie. Nie, kręcicie, czyli tu mam na myśli, kochani, oczywiście mówiąc, interpretujesz te zdanie, kręcicie, czyli kłamiecie, tak? Że na przykład nie zależy wam, a wam zależy. Zależy wam, a nie zależy. I ta osoba potrafi to wyczuć. Nawet jak was mało zna. Nie mogłaś mnie uszczęśliwić, więc od ciebie odeszłam. Mam kogoś nowego. To może być w jakimś związku, prawda? Przyjaźni, coś takiego. Jeżeli myśli poważnie, a wy nie wiecie, wy cały czas je blokujecie, no to musicie zdecydować. Albo pypki, powiem ci całą prawdę, o co mi chodzi, kawał na ławę i decyzja. Albo po prostu, no... Rybki, bawię się w dzieci, nady się boję i tyle w temacie, nie? I nie marnujemy sobie czasu. Jeżeli jesteście na tyle dojrzeli, a propos tego, mam kogoś nowego, to po prostu zdecydujecie sami, tak? Czy jesteście gotowi na stworzenie jakiejś relacji, czy po prostu cofacie się. Dojrzej w końcu, no właśnie. Wyjdziemy w końcu na prosto. Nie wrócę do ciebie, czyli ego z dumą i co? Ciągnie mnie do ciebie. Nie wrócę do ciebie, mam ego i dumę, ale ciągnie mnie do ciebie. Także trzymajcie się, będzie dobrze, pa, pa!